Witajcie, z tej strony Sarge i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. Wygląda na to, że dzisiaj opuścimy już Wyspy Kefalońskie. Będziemy kontynuować wątek fabularny i mamy zdobyć statek, żeby dostać się już do dalszych regionów tego świata. Elpenor był pod wrażeniem zdolności Kassandry i zaoferował jej zlecenie życia, zabicie generała. Problem polegał na tym, że generał przebywał w Megarze, a to oznaczało, że Kassandra potrzebowała łodzi. I tutaj mam teraz porozmawiać się z budowniczym statków. Zobaczymy, co będziemy musieli zrobić, żeby taki statek w ogóle otrzymać. To będzie w tym miejscu. It's a fine ship, Telimenes. Kassandra! She is that. Ready to ride the waves for the right captain and the right price. What'll it take for you to part with her? Oh, couldn't let her go for less than 100,000. 100,000? Who has that much? Someone who's serious about buying a ship. You think craftsmanship like this is given away? What if I told you I had obsidian to trade? I'd tell you I still need 100,000 drachmi. Besides, even if I took your obsidian, a ship this size needs an army to sail it. This is Kefalonia. I could always find someone down on their luck and willing to work for next to nothing to get off this island. The seas are treacherous now. Well, more than usual. It would be suicide. You're not being very helpful, Telimenes. Not sure if this helps, but rumor has it the Cyclops is coming for you and Marcos. O, proszę. Rumors mean nothing. Don't believe everything you hear. Rumor also has it his ship is docked in Kleptus Bay. His ship, you say? I'll have to pay Kleptus Bay a visit. Be careful. That one-eyed brute has a nasty temper. No bo już by można zapomnieć prawie o Cyklopie, co? So I can take his ship and deal with the Cyclops at the same time. Two birds, one stone. No właśnie, też od razu o tym pomyślałem, że moglibyśmy w takim razie spróbować zabrać statek Cyklopa, którego musielibyśmy najpierw wyeliminować. No tak czy siak, on tutaj trzęsie tą okolicą, można powiedzieć, i dobrze by było się z nim rozprawić. Tak się składa, że znajdziemy go gdzieś tutaj, więc idealnie będzie przenieść się do tego obserwatorium. To swoją drogą ciekawe, bo wygląda na to, że Cyklop zajął gdzieś okolice miejsca oczyszczonego już przeze mnie. A nawet może właśnie jest tam. Proszę, proszę. The Cyclops. Time to have a little chat. Rozpraw się z Cyklopem, aby zdobyć statek. No dobra. Ruszajmy, już to miejsce doskonale znamy. Tak jak zresztą wszystkie inne wcześniej jeszcze nieznane lokacje, ale teraz już każda z nich została przeze mnie zwiedzona i tak jakby ukończona w 100%, bo wszelkie aktywności w tych lokacjach już wykonaliśmy. To samo z różnymi zadaniami, więc nie pozostaje nic innego jak tylko dostać się do Cyklopa. Ale uwaga, bo tutaj słyszałem jeszcze jakiegoś wilka. No i rzeczywiście. Możecie zwrócić uwagę, że mam teraz miecz. Wyposażyłem się w ten miecz na 7 poziomie, który już jakiś czas temu został przeze mnie zdobyty. Czekajcie, ja sobie spróbuję może zejść tędy. Pytanie, czy ja jestem w stanie go wyeliminować moją włócznią. Czy będziemy musieli popróbować jednak jakiegoś innego rozwiązania? Bo widzę, że znowu jest tutaj trochę przeciwników. No i to nawet całkiem sporo. Spróbujemy się tędy zbliżyć. O, i chyba będzie jakaś scenka. The gods are my witness, I swear! Witch! One! What difference does it make? All of them, I swear, all of them! I have never heard so much fucking god talk from one man in all my days! Let him go. No one on this island is allowed to say that word!
Did he say Cyclops? Did he hurt your feelings? I don't like it when people call me that! I didn't. But you're so fat. I mean, big and strong. And you really do only have one eye. My eye. Give it to me. Give it to me, and I won't kill Marcos for having you steal it! Give it to me! You want it? Forget it! O Boże! Nie wierzę. No ja po prostu nie wierzę, co ona zrobiła. Oj, to musiało ostro wkurzyć Cyklopa z Kefalonii, co? Jasny gwint. Można powiedzieć, że dla tej kozy określenie mam to w dupie nabrało nowego znaczenia. Jejku. To chyba Cyklop już tego oka sobie nie odzyska, coś mi się wydaje. Problem tylko polega na tym, że my musimy walczyć z tymi wszystkimi przeciwnikami tutaj. Nie dało się tego zrobić po cichu, bo widzieliście sami, jak tylko się zbliżyłem, to od razu się odpaliła scenka przerywnikowa. Jakże ciekawa zresztą scenka. Dobra, co ja tu jeszcze mógłbym zrobić? Najważniejsza to ta szarża byka tak naprawdę i muszę ją sobie wykorzystywać, zwłaszcza jak mamy większą grupę wrogów, to wtedy pewnie jestem w stanie nawet kilku naraz zaatakować. Tak jak właśnie teraz to zrobiłem. A przecież mamy naprawdę sporo adrenaliny, więc możemy to na bieżąco sobie jak najbardziej wykorzystywać, dopóki ta adrenalina jeszcze jest. Tylko tak się zastanawiam, bo tutaj z tej strony jeszcze ktoś mnie ciągle ostrzeliwuje. A bardzo nie lubię, jak ktoś mnie właśnie atakuje z dystansu, korzystając z jakiegoś łuku. Dobra, następny. Cyklopa może sobie zostawię na koniec. Dobrze by było najpierw tych jego pomagierów wyeliminować. I na razie to bardzo sprawnie idzie, trzeba przyznać. Chociaż jak widzicie, już tak naprawdę niewiele brakuje, żeby samego Cyklopa wyeliminować, więc może i to się uda. Ale już to jest rewelacyjny atak. No i Cyklop pokonany. No proszę, nie byłeś wcale taki straszny. Szczerze mówiąc, jak po raz pierwszy o nim usłyszałem tutaj, to pomyślałem, że to jest naprawdę jakiś potężny osiłek, który będzie nam wadził tutaj przez dłuższy okres czasu, ale okazuje się jednak, że nie do końca. Mam uwolnić... A, uwolni kapitana statku, czyli wygląda na to, że będziemy mieli już kapitana na naszą łajbę. Kaptur najemnika zdobyliśmy, właściwie identycznie wygląda jak ten posiadany przeze mnie aktualnie. Okej, co to było? To wyglądało co najmniej dziwnie, bo chciałem wykorzystać ten atak z dystansu, a tymczasem nie za bardzo to wyszło. Mogę przeszukać jeszcze Cyklopa. Lśniący pierścień, trochę drachm, żelaza, no i dodatkowo jeszcze broń. Najpierw właśnie przeszukam tych, których pokonałem, no bo szkoda by było z tego nie skorzystać. Ewentualnie jeszcze coś tutaj na dole. I zerknijmy. Zanim porozmawiamy z tym kapitanem, to zerknijmy jeszcze na chwileczkę do ekwipunku. Akurat jeśli chodzi o kaptur, to pozostaniemy przy tym. No a tutaj chyba też na razie nic lepszego nie dostałem. Co ciekawe, jeszcze jakaś broń. Ciężka, obuchowa. Wolę jednak przy mieczu pozostać. No a tutaj praktycznie wychodzi na to samo. Poza tym mój aktualny łukłowcy jest ulepszony o tamten grawerunek, który sobie dodaliśmy już jakiś czas temu. Dobra, uwolnijmy tego kapitana. We shouldn't delay here any further. Even rats like these have friends on Kefalonia. Why
By Zeus, these Kefalonian bandits are no joke. Good thing you're on my side. They really seem to fear you. Na szczęście wyeliminowaliśmy wszystkich, więc tutaj już nam nie przeszkodzą. Możemy sobie spokojnie opuścić tę zatokę Kleptos i wtedy porozmawiać, mam nadzieję. I can't thank you enough. After spending most of my life at sea, it would have been absolutely shameful to drown in a pot. Ah, where are my manners? I am Varnavas. Captain of the Adrestia. Well, Varnavas, I'm pleased to meet you. I'm Cassandra, Mistios by trade. Oh, but you're much more than that, I'm sure. What do you mean? When they forced my head underwater, I prayed to the gods. And when they pulled it out, there you were. Czyli zdecydowanie to jest kapitan, który będzie mógł nam pomóc. All of Kefalonia heard your prayers. I just happened to be closest. And you just happened to fight like Achilles while Zeus's eagle flies around your head. Where do you come from? Everywhere, nowhere. The Adrestia is my home. But I was born in an olive grove in Mykonos. I haven't stepped foot there since I left for the military. So you're a soldier? I was. My brothers and I were captains in the Athenian fleet, until one night during a siege, Poseidon's fury destroyed our ships. That was the night I saw it. Co takiego właściwie? It? What did you see? The sea god commands more than just the winds and the waves when he truly unleashes his temper. I saw his beast, his murderous pet. Few believe me. But this dead eye is a permanent reminder. Punishment for looking on Poseidon's forbidden creature and living to tell the tale. A to ciekawe. So why were those men attacking you? Well, you know the people here. No offense. I tell them a tale of my last voyage, and the next thing I know, they're acting like a bunch of savages. What tale could you tell that would make them so angry? My last voyage. We found a man floating alone on a raft. Before he passed, he told us a tale to make your blood run cold. Something about a horrifying creature, ugly beyond description. I mentioned the words, one-eyed monster. Next thing I know, I'm drowning in a clay pot. Yes, the Cyclops tends to take that personally. No właśnie, wziął też do siebie w tym przypadku. So, you have a ship? Of course. Gods forbid I'd end up stuck in this place. What is it now? Thanks to you, it's still in Sami Harbor, where I left it. No dobra. Bardzo by mi się twój statek, szczerze mówiąc, przydał. Perhaps the fates brought us together after all. I'm in need of a ship and a crew. You saved my life. It would disgust the gods to not offer it in return. So, that's a yes? My ship, my crew, and my services are yours. You truly aren't from around here. Ha ha! Gods, no! And I thank them for that! Come now and see the Adrestia! No i proszę. To się nazywa karma. Zrobiliśmy dobry uczynek, uratowaliśmy mu życie i błyskawicznie Barnabas chce się nam odwdzięczyć. W takim razie trzeba się będzie wrócić do tego portu, gdzie zaczęliśmy dzisiejszy odcinek i mam nadzieję, że będziemy w stanie już wypłynąć. Najpierw zajrzymy jeszcze sobie do tutejszego kowala. Po pierwsze po to, żeby sprzedać niepotrzebne wyposażenie i trochę zarobić na tym pieniędzy. A po drugie sprawdzę jeszcze, czy nie ma przypadkiem możliwości wykupienia kolejnego wierzchowca. Tutaj na razie pozbywam się tego. Tego w sumie też. Obrażenia łowcy mnie tak bardzo nie interesują, póki co przynajmniej. I sprzedaj wszystkie towary na sprzedaż dostępne. Problem w tym, że ja na razie mam dość krucho z tymi pieniędzmi, ale mimo wszystko... O właśnie, koń wyścigowy. Wcześniej widziałem poza nagraniem, że się tutaj pojawił.
Te konie hoduje się wyłącznie dla ich szybkości, nie lubią nosić zbyt wiele na swoich grzbietach. Zdaję sobie sprawę, że sporo tutaj poświęcam tych drachm tylko po to, żeby móc wam pokazać jakiegoś nowego konika, ale będę miał też taką wewnętrzną satysfakcję, że mamy tego więcej, bo fajnie mi się tą kolekcję zbierało w poprzedniej części. Przyzwę na chwilę teraz mojego konia wyścigowego, żeby się mu przyjrzeć. Tak oto wygląda. No na razie jeszcze z niego nie skorzystamy, bo teraz idziemy spotkać się tutaj z Barnabasem. Zobaczmy, czy wszystko jest gotowe do wypłynięcia. We are ready when you are, Captain. Wait. Wait for me, Cassandra. I'm all packed and everything. You're coming, are you? If you're going, I'm going. O kurczę. No ale widzę, że nie za bardzo mamy opcję, żeby ją zabrać. Kefalonia is the only place you've ever known. You'd leave your home? I would if it meant staying with you. You can't go where I'm going. I need to be alone. Who's going to keep you company? I'll be fine. If I can't come, then take Hara. Hara? My pet eagle. She's my friend. Mater gave her to me. But she'll be your friend now. And it'll be like I'm there with you, you know, to remind you of me. Thanks, Phoebe. Besides, I love Kina to play with, since you saved her. Go easy on her. She may still be shaky with the fever. But you have to promise we'll see each other again. Jasne, że tak. I promise. You haven't seen the last of me. Just stay out of trouble until then. I will. Don't worry. Okay, you can leave now. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję się z nią spotkać. Cassandra! Leaving Kefalonia without saying goodbye to your dear Marcos? Tell me it isn't true. Well, you're here now, so it won't be true. Goodbye, Marcos. All these years as a dynamic duo! I'll never replace you! Well, I may need another assistant someday, but it won't be easy. Come now, give me a hug. All right, come here. Yes, bring it in. Oh, will I ever miss you, Cassandra? Thanks, Marcos. I'll miss you too. And what does the future hold for you? Wine, of course. Though you never know when the vines will wither. I'm always ready for another adventure. Speaking of adventure, I have a task for you, dear Phoebe. An adventure? Yes! Already following in your footsteps, isn't she, my friend? Teraz biedna Phoebe będzie musiała sobie radzić z Marcosem. Ready to set sail? Właściwie, jestem jak najbardziej gotowy. No wszystko już tutaj zrobiliśmy, co było do zrobienia. Prepare to cast off. It's time to leave. Good! The tides wait for neither man nor woman. Time to go. O kurczę, ale super, że wreszcie wyruszamy. So, what course do we set? Where in this big, beautiful world does the mighty Cassandra want to go? Megaris. Megaris? But we'll be sailing into war. I got a contract for some general's head. Whose head? They call him the Wolf. The Wolf? Who wants Nikolaos of Sparta dead? Nikolaos of Sparta? Kurde, ale jak to Nikolaos? Przecież tak miał na imię ojciec Kassandry. The Oracle has spoken! To prevent Sparta's fall, the child must fall first. You can't let this happen! Please! He'll do no harm. He'll help us. He will lead us. Silence! O kurde, to jest Alexios. You can't!
Nie mam pytań. Wow! That's her over! Pay for her dishonor! For the life she has snuffed! Look she is me, not Nicholas. Spartan, Nicholas! Don't listen! Nicholas! Don't listen! No! No! Don't listen! Nicholas! Co za niepojęte zasady, kurde. Mater! Nicholas! Stop! Nicholas! No! Nicholas! Nicholas, look at me! Look at me, Nicholas! Don't! Don't listen! Your blood is tainted! Rid yourself of this poison! Pater? Jezu, naprawdę ją zrzuci? No! Pater? No, my baby! Cassandra! Cassandra! Brak mi słów. To dopiero nowe wieści o przeszłości Kassandry, co? Get me to Megaris. Now. But I don't understand. Of all the places under Ilios, why risk our necks to go there? The Wolf of Sparta is my father. Ja cię kręcę i najlepsze jest to, że sama Kassandra się dopiero teraz o tym dowiedziała. Wtedy, gdy przyjmowała zlecenie, jeszcze nie zdawała sobie z tego sprawy. I najciekawsze jest to, że teraz tak naprawdę zacznie się nasza prawdziwa przygoda, kiedy cały świat zostanie nam oddany do dyspozycji, kiedy otrzymaliśmy wreszcie statek. Nothing like a sea breeze. Does the deck always feel like it's moving? I've got the perfect opportunity for you to get your sea legs. Oh? What would that be? Well, when the Cyclops was giving me a drumming, his pirates took my cargo. I know their ship, and I know where they're heading. What say we get it back? Sure. It'll be a good opportunity to see how your ship and crew perform. All right there! Let's get moving! Let's see how the sails have held up. Przejmij dowodzenie. No, to jest ten moment, słuchajcie. Podstawy żeglugi. Zniszcz statek i zabierz ładunek Barnabasa. Jeszcze zerknę na chwilę, ale wciąż nie mogę przestać myśleć o tym, co się tutaj wydarzyło fabularnie. Te sceny z przeszłości. I fakt, że najwyraźniej Alexios nie żyje. Ja myślałem, że gdzieś go spotkamy jeszcze w dalszej części gry, a wygląda na to, że po prostu zrzucili go z tej przepaści. Zabili jeszcze jako niemowlę. Coś okropnego. Welcome back! Where shall we go? More horse! Ale na razie skupmy się na tym, co mamy tutaj, czyli trochę nauczymy się kierowania naszym statkiem. Faster, Commander! Increase speed! Let's go! Commander! Increase speed! Time to rest! I te klimaty, kurde, jak nasi członkowie załogi zaczynają śpiewać różne szanty. Onward! Let's move it! Na tyle, na ile mogę, to przyspieszam, ale od czasu do czasu trzeba trochę zwolnić.
No a tam już mamy ten statek, który zabrał ten ładunek Barnabasa. Więc przed nami pierwsza bitwa morska, co? Sprawiają wrażenie, jakby uciekali, ale spróbujemy ich dogonić. Powinno się udać. Jeszcze trochę przyspieszę. Here we go! Dobra, celujemy. Wypuść salwę strzał. Oczywiście muszę też odczekiwać na to, aż strzały zostaną przygotowane i dopiero wtedy zaatakować. Uchylać się również przed atakami przeciwników. No a tutaj inne statki też, kurde, nie wiem, czy nie biorą udziału w tej bitwie. Obszar niedostępny, za daleko chyba odpłynąłem, więc zawróćmy, żeby się nagle nie okazało, że misja zostanie anulowana, bo tego byśmy nie chcieli na pewno. Okej, rozpoczynamy abordaż, słuchajcie. Naciśnij, aby rzucać oszczepami, ale to chyba wtedy, jak dowodzę statkiem, nie w tym momencie. Tak, jeszcze taranowanie jest obecne. Poczekajmy, żeby przeskoczyć. Aj, troszeczkę za wcześnie. Mogłem jeszcze trochę poczekać. No i dobra. Zaraz ich załatwię w takim razie. Jeden spadł do wody. Ten drugi też spadnie, proszę bardzo. Radzimy sobie całkiem sprawnie, oby tak dalej. Dobra. Abordaż zakończony. Więc tamci już po prostu utonął, jak rozumiem. Ja wracam na swój statek. No i w tym momencie co? No bo mamy zabrać ten ładunek Barnabasa. I think I'm getting the hang of this. I lost a couple good men in the scrap with those pirates. The seas are more dangerous now that Sparta and Athens are at each other's throats. We need new recruits to better our crew. I know where to start. The best archer I know. He'd be a valuable asset. When can we meet him? Well, you're going to have to persuade him. What do you mean? You get him aboard and I'll talk him into it. A little drachmi should sweeten the deal. So you want me to knock him out? No, no. Well, maybe just pacify him a little. Then get him to the ship so we can have a little talk. Everything will be fine. I promise you. Okej, czyli kolejne motywy rozgrywki się przed nami otwierają jak najbardziej. Tym razem będziemy musieli zwerbować jakiegoś łucznika. Ja troszeczkę odpłynę stąd jeszcze kawałek. A widzicie, jak tutaj wcisnąłem R2, to wtedy też jest kolejny atak automatycznie możliwy jak najbardziej. Przed nami długa droga. 1,5 kilometra prawie musimy przebyć, żeby poszukać właśnie jakiegoś kolejnego łucznika, członków naszej załogi. Dlatego w tym momencie się już z wami powolutku będę żegnał. Zerknę jeszcze na chwileczkę tutaj na mapkę, jak sytuacja wygląda. Czyli mamy dostać się prędzej czy później do Megaris, a więc tutaj będziemy zmierzać. Rzeczywiście teren akurat na mój aktualny poziom doświadczenia. Tyle tylko, że po drodze jeszcze właśnie zrekrutujemy sobie kogoś. Tyle tylko, że właśnie będziemy się tym zajmować już w następnym odcinku. Zostawcie kciuka w górę, jeśli ten materiał wam się podobał. Podzielcie się też wrażeniami w komentarzach i do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!